Witam serdecznie na webinarze poświęconym pięciu podstawowym zasadom domów energooszczędnych. Tak jak wspominałem na materiałach zapowiadających nasze dzisiejsze spotkanie, istnieje wiele mitów dotyczących budynków energooszczędnych, energoszczennych energooszczędnych. Jednym z takich mitów jest mit, który mówi, że tego typu domy, tego typu budynki są znacznie droższe od tak zwanych tradycyjnych domów. Oczywiście nic bardziej mylnego. Po to właśnie dzisiaj nasze spotkanie, po to te pięć podstawowych zasad, żeby pokazać wam, że zaimplementowanie bardzo prostych rozwiązań które istnieją od wielu lat można osiągać wysokie standardy energetyczne w każdym domu, w każdym budynku stosunkowo tanim kosztem to może być plus 5, plus 10% do wartości tak zwanych właśnie tradycyjnych budynków, czyli zgodnych z obecnymi warunkami technicznymi. Ja nazywam się Kamil Wiśniewski z kim jeszcze nie miałem przyjemności się spotkać. Jestem zawodu architektem, projektuję od 15 lat. Domy, budynki w najwyższych standardach energetycznych, pasywnym, zeroenergetycznym, energetycznym, dodatnio energetycznym to jest jakby jedna część mojej działalności. Druga część mojej działalności dotyczy Akademii Zdrowego Budownictwa. To jest inicjatywa edukacyjna, która powstała w 2011 roku, którą mam przyjemność prowadzić i jestem w Polsce odpowiedzialny za kształcenie uczestników procesu budowy, zarówno architektów, wykonawców, nadzór budowlany, ale także sektor finansowy, producentów tutaj materiałów, komponentów budowlanych, ale Także was, czyli inwestorów, którzy zamierzają zrealizować swoje domy w najlepiej, jak się tylko da, w bardzo wysokich albo wysokich standardach energetycznych. To, co dzisiaj chciałbym wam przekazać, będzie pozwalało na właśnie osiąganie za pomocą bardzo prostych rozwiązań wysokich standardów energetycznych. I oczywiście od Was będzie zależało, jaki finalnie standard osiągniecie, natomiast do tego jest potrzebna interdyscyplinarna wiedza. Dzisiaj część tej wiedzy podczas tego naszego spotkania. Jeżeli chodzi o pięć podstawowych, Zasad domów energooszczędnych, czym powinniśmy się kierować, to jest po pierwsze bardzo dobra izolacja termiczna. Ta izolacja termiczna dotyczy wszystkich przegród zewnętrznych czyli zarówno ściany zewnętrznej, ale także i dachu. Także fundamentów. Bez względu na to, czy to jest ława, czy płyta fundamentowa, to już jest element jak najbardziej możliwy do wykorzystania w, we wszystkich możliwych standardach. Nie jest tak, że płyta fundamentowa jest elementem przypisanym tylko i wyłącznie do wysokich standardów energetycznych. Realizowaliśmy wiele budynków, które miało standardowo ławy fundamentowe. To jak najbardziej także jest możliwe. Ta izolacja termiczna ma konkretną rolę do spełnienia. Przede wszystkim ograniczyć straty do minimum. Te straty w okresie zimowym, kiedy transmisja ciepła jest ze środka na zewnątrz, ale też i w okresie letnim kiedy ta transmisja jest dokładnie w odwrotną stronę. Idąc dalej, bardzo dobre, potrójne oszklenie ciepłochronne, chociaż na dzień dzisiejszy warunki techniczne już wymagają takiego ciepłochronnego oszklenia trzyszybowego, to w zasadzie w tych budynkach w najwyższych standardach energetycznych wymaga się trochę więcej. O tym będę wspominał, dlatego że okno, stolarka okienna, dokładnie szyba w tego typu budynkach jest konkretnym narzędziem. My za pomocą szyby jesteśmy w stanie ogromną część darmowej energii dostarczyć do naszego budynku, zmniejszając tym samym zaangażowanie systemu ogrzewania i powodując, że to zapotrzebowanie finalnie jest wielokrotnie mniejsze. Jak duże? O tym za chwilę. Jeżeli chodzi o dalszą zasadę, zasada bardzo wysokiej szczelności powłoki budynku. Nam zależy na tym, żeby budynek miał charakterystykę termosu, żeby jego powłoka była możliwie jak najbardziej szczelna powierzchnie, co świadczy jakby o tym, że to powietrze, które jest z zewnątrz, nie dostaje się do środka, i to, które jest z wewnątrz, nie przedostaje się na zewnątrz. Wszystko zależy oczywiście od warunków brzegowych. Natomiast dla nas, jakby, to jest istotne, że wraz z nieszczelnościami dostaje się do budynku odpowiednia ilość ciepłego albo zimnego powietrza, które trzeba ochłodzić albo ogrzać. To jest jeden problem. A drugi problem dotyczy właśnie kwestii z fizyką budowli, związanych bezpośrednio, dlatego że brak szczelności powietrznej niesie ze sobą ryzyko powstawania poważnych problemów i skracających by żywotność naszego budynku. Jeżeli chodzi o dalszą część, to zasada czwarta, wyeliminowanie mostków cieplnych. To nie jest tak, że budynki w najwyższych standardach energetycznych tych mostków termicznych nie mogą mieć. Są rozwiązania, które jakby, których się nie da przeskoczyć i które spowodują, że te mostki będą. Ale naszym zadaniem jest wyeliminowanie tych mostków termicznych i zminimalizowanie ich. To znaczy mamy możliwość kierowania izolacją termiczną w taki sposób, żeby te mostki termiczne standardowe, te najczęściej spotykane, całkowicie wyeliminować. A w miejscach, w których są potrzebne rozwiązania, z uwagi na konstrukcję, na pewne rozwiązania niestandardowe, jest grupa komponentów, która jest dedykowana dla tego typu budynków, które pozwala ograniczyć straty ciepła przez mostki do absolutnego minimum, nie powodując przy tym ryzyka powstawania grzybów, pleśni i innych problemów związanych właśnie z fizyką budowli w obszarze takiego budynku. I zasada piąta, bardzo ważna, posiadanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Ja bym tu jeszcze dopowiedział z odzyskiem chłodu, dlatego, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie wentylację mechaniczną nie tylko i wyłącznie dostarczyć odpowiednią ilość świeżego powietrza, ale równocześnie także wykorzystać tą wentylację w okresach letnich, kiedy ja jestem jestem w stanie posłużyć się ją do chłodzenia tego powietrza wewnątrz jako element uzupełniający, no i oczywiście także odzysku chłodu, bo odzyskać można, że tak powiem zarówno ciepło jak i chłód i do tego też gorąco zachęcam, to jest element, który w bilansie energetycznym budynku bardzo dużo zmienia, jeżeli ja z budynku w najwyższych standardach energetycznych wyrzucę centralę wentylacyjną, dwu-trzykrotnie zwiększa się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, także jest to potężne narzędzie. Idąc dalej głębiej, w zasadzie w poszczególne zasady, pokazując jakby wam te zależności, które kryją się i te szczegóły, które kryją się za poszczególnymi tymi prostymi pięcioma zasadami zasada pierwsza, czyli bardzo dobra izolacja termiczna. O tym wspominałem, że jej zadaniem jest z jednej strony ograniczyć straty do absolutnego minimum, ale z drugiej strony również w okresach letnich zabezpieczyć nasz budynek przed przegrzewaniem. Projektując budynki w Emiratach Arabskich, tam również miałem okazję stosować wentylację o grubości 30-35 cm dokładnie odwrotnego powodu. Dla nas wtedy w takich przypadkach chodziło o to, żeby ograniczyć przenikanie tego ciepła z zewnątrz do środka. I ta rola izolacji termicznej w naszym klimacie, chociaż on jest umiarkowany. Chłodny jest jak najbardziej dokładnie tożsama. To oznacza, że na dzień dzisiejszy, z uwagi na to, że mamy też i w okresy, w których występują bardzo wysokie temperatury, coraz więcej tych wysokich temperatur, nasza izolacja termiczna będzie też chroniła nas przed przegrzewaniem, przez co mniejszą pracę będzie miał do wykonania system chłodzenia. I w drugą stronę, bywają również cały czas okresy, w których są zimne, nawet bardzo zimne, gdzie te systemy ogrzewania również mają znacznie mniejszą pracę do wykonania, przez co, przez to, że straty ciepła, przez odpowiednio zaprojektowaną przegrodę zewnętrzną, i to ścianę zewnętrzną, dach, ale też i fundamenty, no, przy użyciu odpowiedniej grubości izolacji termicznej te straty są na minimalnych wartościach, przez co mniejszą pracę właśnie ma do wykonania system ogrzewania. Co zatem kryje się pod tymi parametrami? To, co widzimy po lewej stronie, to są warunki techniczne, które na dzień dzisiejszy pozwalają nam zrealizować budynek energoszczędny i po prawej stronie są wartości, które odpowiadają najwyższej wartości, najwyższemu standardowi budynku energoszczędnego, czyli budynkowi w standardzie pasywnym. To co widzimy po lewej stronie, czyli dach, który na dzień dzisiejszy już jest wymagany dokładnie tak, jak wymaga to standard budynku wysokowydajnego czy pasywnego, czyli wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie poniżej 0.15 W na m2 Kelvin lub wartości równej 0.15 W na m2 kelvin. Tym odpowiednikiem tego parametru jest około 20-30 cm izolacji termicznej. Ja zachęcam zawsze do większej wartości, ale za tym o tym opowiem jeszcze za chwilę bardziej szczegółowo. Jeżeli chodzi o okna, to warunki techniczne wymagają na dzień dzisiejszy przy pionowych oknach 0,9 w na 2 Kelvin, drzwi zewnętrzne 1,3 w na m2 Kelvin, ściana zewnętrzna, współczynnik przenikania ciepła U na poziomie. E, Mniejszym bądź równym 0,2 W na m2 Kelvin to odpowiada mniej więcej 15-20 cm izolacji termicznej. Jeżeli chodzi o płytę fundamentową, to jest 10-12 cm wartość współczynnika przenikania ciepła U mniejsza bądź równa 0,3 W na m2 Kelvin. To, to są warunki techniczne na dzień dzisiejszy. To, do czego ja zachęcam, co spowoduje, że te budynki będą miały znacznie mniejsze straty ciepła i znacznie mniej pracy będziemy mieli do wykonania systemu ogrzewania, jest posługiwaniem się nawet w budynkach energooszczędnych czy wysoce -energo parametrami dedykowanymi dla budynków pasywnych. I tak, nasz dach powinien mieć, zresztą warunki techniczne to już praktycznie wyrównały, wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie przynajmniej 0,15 w na m2 Kelvin. Natomiast w naszych warunkach klimatycznych raczej ta wartość powinna schodzić poniżej 0,1. I to nie jest trudne do osiągnięcia, to nie jest dużo drożej do osiągnięcia to zazwyczaj jest parę tysięcy więcej do całej inwestycji, ale bardzo często te parę tysięcy przeznaczone na większą grubość izolacji termicznej w dachu, ścianie zewnętrznej czy fundamentach potrafi wrócić w momencie, kiedy ja mam do wyboru i konieczność posłużenia się systemem ogrzewania, urządzeniem grzewczym, który ma znacznie mniejszą moc niż miałby przy wykorzystaniu tych cieńszych grubości, jeżeli chodzi o izolację termiczną tych przegród zewnętrznych. Zatem warto dołożyć te wartości i posłużyć się parametrami, które dedykowane są dla budynków w najwyższych standardach energetycznych. Idąc dalej, jeżeli chodzi o okna, drzwi zewnętrzne, to jest wartość współczynnika przenikania ciepła, która powinna być, którą powinniśmy się posługiwać, na poziomie 0,8 W na metr kwadrat razy Jeżeli chodzi o ścianę zewnętrzną, to jest wartość 0,15 jako wartość graniczna W na metr 2 razy ale dedykowana dla naszych warunków klimatycznych, z racji temperatur, które panują jeszcze wciąż u nas, to ta ściana zewnętrzna powinna mieć raczej wartość współczynnika przenikania ciepła poniżej 0,1 W na metr kwadrat razy Kelvin. Płyta fundamentowa czy ławy fundamentowe powinny być zaizolowane w sposób, który zagwarantuje nam wartość współczynnika przenikania ciepła u na poziomie poniżej 0,12 w na m2 Kelvin, a wartość graniczna dla tego typu budynku wynosi 0,15 w na m2 Kelvin. To odpowiada mniej więcej od 15 do 30 cm izolacji termicznej, w zależności od tego, jaki rodzaj tej izolacji termicznej zostanie wybrany. Także ja ze swojej strony sugeruję dopłacić do rozwiązań, które będą oscylowały w obszarze 30 cm izolacji. Izolacji termicznej dla płyty fundamentowej lub ław fundamentowych, 30 cm przy ścianie zewnętrznej i 30-40 cm przy dachu, w zależności od tego z jakich rozwiązań korzystamy. I teraz, wraz z odpowiednią grubością izolacji termicznej, idzie oczywiście informacja. W jakiej technologii chcielibyśmy nasz budynek wybudować, nasz dom zrealizować? I rzeczywiście, praktycznie wszystkie dostępne na dzień dzisiejszy rozwiązania i technologie pozwalają osiągać wysokie standardy energetyczne. Natomiast każda z tych technologii niesie ze sobą trochę inne koszty realizacji dokładnie wysokich standardów energetycznych. I tak ja miałem okazję realizować budynki zarówno w technologii szkieletowej, tak jak tutaj widać, czy też w konstrukcji mieszanej, parter jest tutaj w tym przypadku, wymurowany piętro jest w konstrukcji drewnianej, czy też konstrukcja tutaj masywna w postaci bloczków silikatowych i tylko konstrukcja dachu jest konstrukcją drewnianą, czy też bloczki typu tutaj styropianowe, które są bardzo łatwo układane, zbrojone, a następnie zalewane betonem. Wszystkie te rozwiązania na, na podstawie tych wszystkich technologii powstały budynki energooszczędne, wysoko energoszczędne, Pasywne czy nawet zero energetyczne, ale tak jak wspomniałem, za każdym razem za trochę inne środki inwestycyjne. Jeżeli zamierzacie zrealizować budynki w wysokich standardach energetycznych, swoje domy, to i macie bardzo ograniczony budżet, to taką najlepszą, najkorzystniejszym rozwiązaniem, bo najtańszym jest zrealizowanie tego w konstrukcji masywnej przy wykorzystaniu bloczków silikatowych z dachem, właśnie już drewnianym. I skąd ta różnica? Ja przygotowałem tutaj dwa porównania, wychodząc z założenia, że mamy wartość współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,1 W na metr kwadrat razy Kelvin, o czym mówiłem przed chwilą, mamy przykład takiej konstrukcji drewnianej, właśnie odpowiadającej tutaj ze zdjęcia, to jest konkretnie z budowy, jakie czynności, jakie wyglądają warstwy, żeby sprostać właśnie wartości współczynnika przenikania ciepła u poniżej 0,1 W na m2 razy Kelvin. I widać bardzo dokładnie, że ja potrzebuję mieć tynk na siatce, potrzebuję, e, oczywiście mógłby być to cegła, kamień, inny rodzaj wykończenia elewacji, to już nie gra aż tak roli, ale potrzebuję parametr tutaj dodatkowo e, taką drewnopochodną izolację termiczną, potem element e, bezpośrednio, który jest konstrukcyjny, wzmacniający konstrukcję w postaci płyt fermacela. Mam tutaj element konstrukcyjny w postaci belek WTO-owych drewnianych, wypełnionych izolacją termiczną w czterech warstwach po 10 cm, paroizolację i następnie płytę konstrukcyjną, fermacel 15 mm. Jak zobaczymy sobie, ile tych przegród tutaj, ile tych poszczególnych warstw jest potrzebnych, ile dodatkowo materiałów, żeby osiągnąć wartość współczynnika przenikania ciepła poniżej 0,1. To jest element, który jakby pokazuje, dlaczego i skąd się biorą różnice i dlaczego budynki w każdy budynek, który ma wyższy standard energetyczny, jest droższy od tak zwanego budynku, który jest realizowany w konstrukcji masywnej. No właśnie z tego powodu, że tych materiałów jest nam potrzeba więcej pracy do wykonania w tym obszarze jest też więcej. Stąd też do tej pory dla mnie w moich realizacjach ja nigdy nie spotkałem się, żeby tego typu budynek był tańszy w konstrukcji szkieletowej niż w konstrukcji masywnej. To absolutnie nie przekreśla tych rozwiązań. One są fantastyczne, mają szereg innych zalet, natomiast warto jest tylko wiedzieć, że jeżeli decydujecie się na Konkretne rozwiązanie, konkretny parametr, na konkretną technologię budowania, warto wziąć pod uwagę koszty i zasobność własnego portfela, bo jeżeli zamierzacie zrealizować dom, który jest możliwie jak najtańszy, w jak najlepszych tutaj w standardach energetycznych, to konstrukcja masywna jest tutaj bezkonkurencyjna. I przy pomocy bloczków silikatowych, które bardzo często mają już nośność przy 18 cm, ja jestem w stanie tą samą ścianę o wartości współczynnika przenikania ciepła u poniżej 0,1 W na m2 Kelvin osiągnąć znacznie prostszymi środkami, murując ścianę 18 która jest konstrukcyjna właśnie z silikatów. Dodatkowo izolację termiczną w postaci steropianu EPS grafitowego 30, 31, 35 cm. Wszystko zależy od zapotrzebowania, ale w jednym kawałku dostanę ten materiał. I na samym końcu siatka, tynk, i tak samo. Mogę to wykończyć kamieniem, mogę to wykończyć płytką ceglaną, mogę to wykończyć tynkiem dowolnie. Ale ilość materiałów, ilość prac, która jest tutaj do wykonania jest mniejsza. Stąd też ta różnica w kosztach realizacji tego typu budynków. Natomiast, tak jak wspomniałem, żeby nie chcę, żeby wybrzmiało, Każda z tych technologii, która była pokazana, znajdzie i pokaże wam mnóstwo przykładów budynków energooszczędnych, wysoce energooszczędnych, pasywnych, zeroenergetycznych. Także technologia nie stoi na przeszkodzie. Za technologią będą stały natomiast konkretne środki, jakie trzeba wydać, żeby konkretne standardy móc w tych technologiach osiągnąć. Jeżeli chodzi o kwestię drugiej zasady potrójnego oszklenia ciepłochronnego, to tak jak wspomniałem, od szyb oczekujemy bardzo dużo, dlatego że one w tego typu budynkach energooszczędnych, wysoce energooszczędnych czy pasywnych są narzędziem. Są narzędziem do pozyskania ogromnej ilości darmowej energii. Ale do tego jest potrzebne odpowiednie ukierunkowanie budynków względem stron świata i odpowiednie parametry tych szyb. I co bardzo często zapominamy, my jesteśmy w stanie tymi parametrami tutaj je umiejętnie dobierać. Jesteśmy w stanie zmieniać te parametry od południa, wschodu, zachodu, gdzie panuje tutaj możliwość wykorzystania tej darmowej ilości pewnej energii, no i od północy, gdzie tak naprawdę tego słońca nie ma, i tam by się przydało tylko i wyłącznie mieć parametry, które ograniczą moje straty ciepła. Warto jest też zapamiętać to, że stolarka okienna to nie tylko szyby, które właśnie pozwalają ograniczyć albo zwiększyć straty ciepła. Po to, żeby możliwe było pozyskanie darmowej ilości energii, ale to także rama okienna, która musi mieć konkretne parametry, ale też i ramka dystansowa, tak jak w tym przypadku, którą wciąż niestety nawet przy zestawach trzyszybowych widzę z aluminium albo ze stali i to powoduje ogromne problemy związane z fizyką budowli, kondensat po wewnętrznej stronie i straty ciepła. Niepotrzebne straty ciepła, dlatego że tego typu rozwiązania są naprawdę niedużo droższe, a w konsekwencji finalnie w długim terminie nawet tańsze było zrobienie takiej ramki. Dystansowej stworzywa sztucznego versus aluminium albo stan, stal, jest znacznie tańsze. Więc to jest element, który też e, trzeba zwrócić uwagę, żeby móc w maksymalny sposób wykorzystać tą przegrodę do ograniczenia strat ciepła i do uzyskania możliwie jak największej ilości darmowej. Energii. Jeżeli chodzi o kwestię, jak to wygląda w bilansie energetycznym, to jest budynek, który ja zrealizowałem dla moich rodziców jako budynek pasywny, zeroenergetyczny, ale w budynku energooszczędnym, wysoce energooszczędnym działa w taki sam sposób, i naszym celem jest wykorzystanie w maksymalny sposób tej darmowej energii, która jest możliwa przede wszystkim od strony południowej. I to, co widać tutaj w bilansie energetycznym, jak ja. Ograniczę moje straty za pomocą tych pięciu zasad do minimum, możliwe staje się w tego typu budynkach pozyskanie wszystkiego, co jest do wzięcia za darmo, a więc energii słonecznej to z jednej strony, ale też i tego co się dzieje wewnątrz budynku w ramach wewnętrznych zysków od ludzi i sprzętu, który w takim budynku się znajduje. I żeby pokazać wam jaka jest skala tych zysków, to w zasadzie jeżeli tak jak wspomniałem, ograniczę moje straty do minimum, a każda wartość współczynnika przenikania ciepła U jest niczym innym jak informacją Ile strat mam przez daną moją przegrodę zewnętrzną, stąd też tak dobrze i warto jakby zainwestować w odpowiednią grubość izolacji termicznej, żeby wartość tych strat była jak najmniejsza, po to, żeby możliwe było wykorzystanie tej darmowej energii. W tym przypadku, w tym konkretnie budynku 54% energii potrzebnej do jego ogrzewania pochodzi z tej południowej fasady. Czyli o tyle mniej ma tutaj do, do pracy system ogrzewania, dlatego że ta energia dostaje się w sposób pasywny, bierny do środka za pomocą odpowiednio dobranej stolarki okiennej i za pomocą odpowiednio dobranych oczywiście szyb, które umożliwiają przedostawanie się tych promieni słonecznych do środka, a tym samym właśnie tych darmowych, biernych zysków słonecznych. Jeżeli ja ograniczę moje straty do minimum, zapewnię tą wysoką szczelność powietrzną budynku, to możliwe jest także wykorzystanie tej energii. Która jest wewnątrz, od ludzi, od sprzętów, które się znajdują wewnątrz budynku, w tym przypadku to jest 21%. Łącznie łatwo sobie policzyć, że prawie 3 czwarte energii w tym budynku. Pochodzi z darmowych źródeł, ze słońca i z tego, co się dzieje wewnątrz budynku, a pozostałą wartość ma do zapewnienia jakiś system ogrzewania. Ale to nie jest tak jak w tradycyjnych budynkach, że ta wartość jest równa 80%, 90% energii, którą muszę dostarczyć z jakimś źródłem ciepła. W tym przypadku 3 czwarte pochodzi za darmo, albo 2 trzecie, bo taka mniej więcej jest proporcja, z zewnętrznych, tutaj biernych zysków słonecznych i wewnętrznych zysków ciepła. Natomiast pozostała wartość, nie 80, a już 25%, pochodzi z jakiegoś źródła ciepła. I do tej pory to źródło ciepło było dowolne. Natomiast właśnie tutaj jest zbudowana ta różnica, skąd te budynki mają taką wysoką efektywność energetyczną. Właśnie przez to, że ja zadbałem o to, żeby straty były jak najmniejsze i wykorzystuję wszystko, co jest możliwe do wykorzystania niejako za darmo, poprzez odpowiednie zlokalizowanie budynku względem stron świata i wy wykorzystanie tego ciepła, które jest generowane przez ludzi, urządzenia znajdujące się wewnątrz budynku. I to bardzo dobrze widać na tym, Diagramie, który pokazuje, jak niewiele energii jest potrzeba, bo to szare słupki to jest część energii dostarczana właśnie przez jakiś system ciepła. Tutaj w tym przypadku pompa ciepła, która jest na dwóch odwiertach oparta. I ona grzeje i chłodzi nam budynek, natomiast żółte to są wszystko i wyłącznie zyski, które są możliwe właśnie przy wykorzystaniu tych darmowych zysków słonecznych i wewnętrznych zysków ciepła. I oczywiście panuje też takie powszechne przekonanie, że no, te, te sama. Energia słoneczna w okresie letnim wpływa na przegrzewanie. Owszem, ale we wszystkich budynkach energooszczędnych, wysokoenergooszczędnych, integralną częścią tych obiektów jest jakaś forma przesłon zewnętrznych. Czy to żaluzje zewnętrzne, przesłony, pergole, tarasole, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że jakaś forma żaluzji zewnętrznych jest potrzebna do tego, żeby te darmowe zyski słoneczne w, ograniczać w okresie letnim, żeby nie było zwiększonego obciążenia chłodniczego. I teraz z tą zasadą. Wykorzystanie tych darmowych energii słonecznej, tej darmowej energii słonecznej, która przychodzi z południa, ze wschodu i z zachodu, jest umiejętne dobranie działki. Nie każda działka będzie się nadawała do tego, żeby możliwe było wykorzystanie tej darmowej energii słonecznej. Może się okazać, że przed budynkiem stoi góra. Która w okresie zimowym, kiedy słońce jest nisko, rzuca cień i nie ma możliwości wykorzystania darmowych zysków słonecznych, takie przypadki również mieliśmy, albo w niedalekim sąsiedztwie bezpośrednio znajduje się ściana lasu, która również w okresie zimowym powoduje cień, i przez to, że słońce jest stosunkowo nisko i też nie ma możliwości wykorzystania tej darmowej energii słonecznej. To są elementy, które powodują, że w znaczącym stopniu możemy jakby nie uzyskiwać tej darmowej energii, tej darmowej energii słonecznej, przez co większą pracę ma do wy wykonania system ogrzewania. I tak samo tyczy się to ścisłej tkanki miejskiej. Tutaj to jest, to jest dokładna, tożsama sytuacja. Bardzo często w budynkach, które są realizowane na niewielkich działkach, otoczone wokół obiektami, które są wyższe. Bardzo ścisłej tkance miejskiej, też przesłanianie powoduje, że w znacznym stopniu te darmowe zyski słoneczne są w znacznym stopniu po prostu ograniczone, przez co więcej pracy ma do wykonania system ogrzewania. I to jest element, który ma wpływ na finalnie osiągane standardy energetyczne, bo jeżeli ja nie wybiorę odpowiedniej działki. To tym samym większe nakłady finansowe muszę poczynić, osiągając wyższe standardy energetyczne, i też ten mniejszy efekt finalny będzie możliwy do wykorzystania, jeżeli zamiast 50, 30 czy 60% darmowej energii ze słońca będę miał możliwość wykorzystania tylko 5 czy 10%. Więc, to jest element, który jest integralną częścią też tej zasady umiejętny wybór działki pod tego typu realizację. I to, o czym wspominałem, bardzo wysoka szczelność powietrzna budynku, to jest też potężne narzędzie. Całkowicie zaniedbane i niewykorzystane na dzień dzisiejszy w budynkach, a my jesteśmy w stanie za pomocą tego narzędzia osiągać bardzo wysokie standardy energetyczne i w drugą stronę inwestować środki, które nie przynoszą oczekiwanego efektu. I to pokażę na konkretnym przykładzie. Dokładnie na tym obiekcie, który zaplanowany jest w najwyższych standardach energetycznych i obliczeniowo ten budynek musi spełnić szczelność powietrzną na poziomie 0,6-krotności wymiany powietrza. Jak dużo to jest? No przy takiej kubaturze 1000 m sześciennych dla uproszczenia 0,6-krotności wymiany powietrza oznacza, że przy wietrze mniej więcej na poziomie 33 km na godzinę, bo taka jest wartość ciśnienia N50, równowartość w zasadzie tego ciśnienia, dostaje się 600 m sześciennych przez nieszczelności tego powietrza. Wydaje się wartością dużą, ale musicie jakby mieć świadomość tego, że w domach, które na dzień dzisiejszy są realizowane jako nowe, mamy tę szczelność powietrzną na poziomie 5-6-krotności wymiany powietrza. Co powoduje dziesięciokrotnie? jakby gorszy parametr i wielokrotnie większe zapotrzebowanie niż to teoretycznie jest zadeklarowane. I zobaczcie, co się dzieje w tych wartościach i w tych przeliczeniach. Przy 0,6-krotności wymiany powietrza, który ten budynek powinien się charakteryzować, mamy zapotrzebowanie na energię grzewczą na poziomie 14 kWh na m2 i rok. Ten budynek finalnie ma gdzieś na poziomie 0,13-0,14. Więc dzięki temu, że uzyskaliśmy lepszą szczelność powietrzną tego budynku, tak naprawdę około 3 kWh na m2 i rok ma mniej mniejsze zapotrzebowanie za pomocą dokładnie tych samych środków, tych samych komponentów, które powszechnie stosujemy wewnątrz budynku. I w drugą stronę, gdyby ten budynek nie spełniał testu szczelności, gdyby ten budynek nie zadbano o wysoką szczelność powietrzną podczas projektu i realizacji, co się bardzo często na dzień dzisiejszy zdarza, normą, tak jak wspomniałem, jest 4, 5, 6 krotności wymiany powietrza przez nieszczelności, a w budynkach zbala nawet 10 krotności wymiany powietrza przez nieszczelności. 10 razy w ciągu godziny wymienia się powietrze przy wietrze 33 km na górę. Godzinę. To są wartości imponujące, i przez to tak samo jak potrzebna jest energia większa na grzanie, tak samo większa energia jest potrzebna na chłodzenie, bo to powietrze, które dostaje się przez nieszczelności, trzeba ogrzać, ale też w okresach letnich ochłodzić. Także to jest potężne narzędzie. Za pomocą testu szczelności jesteśmy w stanie wynaleźć wszystkie miejsca problematyczne i poprawić je jeszcze na etapie budowy, właśnie po to, żeby można było za pomocą tanich rozwiązań, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia tynku, paroizolacji, taśm, uszczelek, przejść pomiędzy poszczególnymi strefami, które tą szczelność powietrzną nam budują, przejść instalacji, przejść pewnych elementów konstrukcyjnych, żeby tą szczelność powietrzną zapewnić. Potężne narzędzie, naprawdę tanie te szczelności na dzień dzisiejszy, to jest rząd wielkości pomiędzy 1000 a 2000 zł, a jest w stanie kilkukrotnie poprawić nam tą szczelność powietrzną, zaraz pokażę na konkretnym przykładzie. To jest budynek, który był szykowany jako budynek wysokoregonowy oszczędny, a nawet w niektórych miejscach pojawiało się, że jako budynek pasywny. Okazuje się, że ten budynek finalnie zamiast parametru 0.6, którym teoretycznie ten budynek powinien się charakteryzować, jeżeli aspirował do miana budynku pasywnego, czy też wysoce energooszczędnego, miał finalnie 6-krotności wymiany powietrza przez nieszczelności. I idąc tym tropem, tutaj tych wartości, tych zmiennych, jego zapotrzebowanie finalnie było wielokrotnie większe. Przy dokładnie tych samych wydanych środkach inwestycyjnych. Dlatego ja zwracam taką dużą uwagę na to, że jest to ogromne narzędzie wraz z izolacją termiczną. Dwa narzędzia, które za niewielkie środki inwestycyjne są w stanie z każdego budynku zrobić budynek przynajmniej energooszczędny czy wysoce energooszczędny, a z energooszczędnego wysoce energooszczędny i tak dalej. Więc przy tego typu rozwiązaniach, jak. Widać tutaj na tych zdjęciach, które zostały zrobione właśnie z, z jednego z obiektów, który aspirował do miana budynku wysokoenergo łamany przez pasywny, z sześciokrotności wymiany powietrza poprzez test szczelności, w wyodrębnienie tych miejsc problematycznych, udało się finalnie doprowadzić ten budynek do szczelności powietrznej na poziomie 1,0. I to sześciokrotnie lepszy parametr pod, ką, pod kątem szczelności powietrznej powodował też wielokrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania czy chłodzenie budynku? Narzędzie, potężne narzędzie do budowania wysokich standardów energetycznych, bardzo tanie, dlatego że raz zrobiona i odpowiednio poprawiona szczelność powietrzna budynku zostaje z Wami przy odpowiednich narzędziach, odpowiednich materiałach na cały okres eksploatacji tego budynku. I to jest przykład też obiektu, który też został poprawiony. Tutaj szczelność powietrzna została zmierzona na poziomie 0,6-krotności wymiany powietrza przez nieszczelności. To oznacza wartość graniczną, dla której ten budynek teoretycznie mógłby pozostać w, takim, w takiej formie czy z takim wynikiem. Natomiast ten test szczelności dla nas jest narzędziem, który pozwala także przy bardzo dobrych parametrach jeszcze znaleźć błędy i jeszcze poprawić te wartości. I tutaj 0,6 krotności wymiany powietrza przez nieszczelności, poprawiono tą wartość do 0,46, co również przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, mniej więcej na poziomie 1,5 kWh na m2 rok i mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie tego budynku. To są wartości, które zostają z wami na cały okres eksploatacji budynku, dlatego zachęcam, to jest przepotężne narzędzie. Jeżeli chodzi o kwestię wyeliminowania mosków cieplnych. Większość mosków termicznych da się wyeliminować do zera. Na przykład właśnie ciągłością izolacji termicznej. Tak jak w tym przypadku widać wyraźnie, że przez odpowiednie planowanie odpowiednia grubość izolacji termicznej jest zapewniona po obwodzie praktycznie bez przerw. Natomiast są miejsca, takie elementy konstrukcyjne bardzo często, które wymagają niestety, że te mostki termiczne się pojawiają. Ale my mamy rozwiązania, mamy systemy i komponenty, które pozwalają nam przy wykorzystaniu tych lepszych materiałów, lepszych rozwiązań, te mostki całkowicie zniwelować albo doprowadzić je do poziomu, w którym nigdy nie będzie problemów związanych z fizyką budowli. Tym efektem końcowym. Moska cieplnego nie jest tylko i wyłącznie strata ciepła, czy też wpływ zwiększony na przegrzewanie. Tak jak wspomniałem, w okresie letnim działa to w drugą stronę, ale również tym negatywnym wpływem na mostek termiczny jest ryzyko występowania grzybów i pleśni, z racji tego, że w tym miejscu temperatura potrafi spaść do niebezpiecznych wartości, i te niebezpieczne wartości przy sprzyjających warunkach brzegowych mogą spowodować zawilgocenie i powstawanie finalnie. Problemów właśnie z grzybami i pleśnią, które są nie do rozwiązania, aż do momentu, w którym rozwiążemy kwestie związane z wentylacją, albo rozwiążemy ten detal od nowa, projektując go i realizując jako wolny od mostków termicznych, albo na poziomie tych mostków bezpiecznych pod kątem fizyki budowli. I mamy materiały, które mogą się znaleźć. To są elementy konstrukcyjne, które mogą się znaleźć w warstwie izolacji termicznej, które są stworzywa tworzywa sztucznego wzmacniane włóknem szklanym, które pozwalają te mostki całkowicie zniwelować, jak do montażu, z to z tutaj e, 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 żalutujące zewnętrznych jak do montażu pewnych elementów fasadowych, przekładki termiczne, czy całe systemy, tak jak w tym przypadku system montażu stolarki okiennej w warstwie izolacji termicznej kompletny, zacertyfikowany, nadający się do wykorzystania także w budynkach o najwyższych standardach energetycznych, a przeze mnie zalecanych także do wykorzystania w budynkach energooszczędnych czy energoszczennych, bo właściwy montaż stolarki okiennej to jest też maksymalny sposób wykorzystania wszystkich parametrów tej stolarki, za którą dodatkowo zapłaciliście, żeby ona miała te parametry po prostu lepsze. I to, co jest dla mnie istotne, żeby wam pokazać jakby jakie błędy wciąż są popełniane na naszych budowach i powszechnie akceptowane nawet w budynkach, które aspirują do miana budynków energooszczędnych czy energooszczędnych. Powszechna wciąż aluminiowa listwa startowa aluminium ma przewodność cieplną na poziomie 160 watów na metrazy razy kelwin. To oznacza ponad 3,5 tysiąca razy lepszą przewodność Niż w steropian, niż EPS o bardzo dobrych parametrach. I wpływ takiego mostka termicznego, w momencie, kiedy zastosujecie listwę startową, właśnie z aluminiową listwę startową, to jej wpływ, jej mostek termiczny jest tak duży, jakbyście wokół całego budynku na wysokość 1,80 m, 2 m w ogóle nie zaizolowali tej przestrzeni taki wpływ obliczeniowy jest tego mostka termicznego, który powstaje od aluminiowej listwy startowej. Można ją zastąpić listwą startową, która jest z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne ma wielokrotnie mniejszą wartość współczynnika przewodności cieplnej, także wpływ tego mostka termicznego jest żaden na tą przegrodę. Dwa różne standardy i wciąż jakby powszechnie popełniany błąd na naszych budowach. I te mostki termiczne prowadzą do tego typu problemów związanych właśnie z fizyką budowli, bo są to zdjęcia, które zostały zrobione z, budów, z budynków, które mają 10, 8, 5 lat. I problemy, które finalnie skutkują potężnym tutaj syndromem chorego budynku w postaci grzybów, pleśni, tak jak w tym przypadku, przebywanie w takich warunkach nie tylko i wyłącznie powoduje, że jakby parametry naszego budynku są znacznie gorsze niż zakładaliśmy. Mamy znacznie większe zapotrzebowanie na ogrzewanie tego budynku, czy też na chłodzenie, bo mokra izolacja termiczna też mniejsza swoje właściwości, ale przebywanie w takich warunkach tutaj pod kątem też ja zdrowotnym, samopoczucia i wpływu grzybów w na nasze zdrowie jest również destrukcyjny. To są też elementy uzupełniające, realizując budynek w wysokich standardach energetycznych, wyzbywa się też problemów z fizyką budowli, z problemami, które mają wpływ też na samopoczucie, na zdrowie. To są elementy, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie biorą, nie wpływają w znaczący sposób na wycenę nieruchomości, ale w niedługim czasie jak najbardziej absolutnie się to zmieni. Jeżeli chodzi o zasadę piątą, wentylacja mechaniczna, na wywierna z odzyskiem ciepła, jest to, Urządzenie, które jest obligatoryjne w budynkach w wysokich standardach energetycznych, bo tak jak wspomniałem, z jednej strony gwarantuje wam komfort, dając odpowiednią ilość higienicznie czystego powietrza, natomiast z drugiej strony ma ogromny wpływ na bilans energetyczny budynku, w znaczący sposób jego poprawiając. Jeżeli ja z budynków w najwyższych standardach energetycznych właśnie wyciągnę centralę wentylacyjną nawiewną, wywiewną i zastąpię ją grawitacyjną albo nawiewnikami, albo wywieczną centralą wywiewną, znaczy takim rozwiązaniem wywiewnym to automatycznie dwu, trzykrotnie potrafi być większe zapotrzebowanie energii do ogrzewania. Tak duży, znaczący wpływ w bilansie energetycznym ma wykorzystanie centrali wentylacyjnej, odzysk ciepła, ale także i odzysk chłodu. Bo na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, ja również w tego typu budynkach odzyskuję skutecznie chłód. I to, co jest bardzo ważne jeszcze w tego typu rozwiązaniach, to odpowiednie dobranie tych systemów, odpowiednie dobranie komponentów, dlatego że ja... Zalecam wykorzystanie systemów, które są dedykowane dla budynków w najwyższych standardach energetycznych, a więc dla budynków w standardzie pasywnym, certyfikowane, dlatego że mają one wartości sprawdzone pod kątem parametrów. Na dzień dzisiejszy bardzo często te rozwiązania, te centrale wentylacyjne, które są niecertyfikowane, mają średnio mniej więcej około 10-12% mniejszą sprawność niż deklaruje to producent, wynika to ze, jakby z innego sposobu obliczania sprawności. Centrala wentylacyjna Właściwa do budynków energooszczędnych czy wysoce energooszczędnych nigdy nie korzysta z ciepła wnętrza budynku do rozmrażania swojego wymiennika. Zawsze ma nagrzewnicę wstępną, która chroni wymiennik przed e, zamarzaniem, przez co nie ma konieczności wstrzymania pracy centrali wentylacyjnej i. Posługiwania się ciepłem, które macie w budynku, do rozmrażania właśnie wymiennika, który znajduje się w środku. To jest też jedna z głównych zasad, i przy tego typu budynkach zalecam wykorzystywanie central wentylacyjnych, których sprawność jest powyżej 75%. W Na tych najwyższych standardach energetycznych ta sprawność raczej powyżej 80% jest potrzebna. I naszym zadaniem jest umiejętne rozprowadzenie tych przewodów w sposób, który zagwarantuje nam jak najniższe. Koszty też realizacji tej inwestycji, jak najkrótsze kanały, wykorzystanie tak zwanych dysz dalekiego zasięgu. Ale sukcesem tutaj w tym przypadku jest też umiejętne wyregulowanie całego urządzenia, dlatego że bardzo często na dzień dzisiejszy będziecie mieli do czynienia z producentami, z firmami wykonawczymi, które tylko i wyłącznie łączą te elementy w całość, uruchamiają system i tyle. To jest tak naprawdę dopiero 50% usługi, dlatego że pozostałe 50% to wyregulowanie w umiejętny sposób tego systemu, po to, żeby rzeczywiście odpowiednia ilość powietrza dochodziła i po to, żeby w maksymalny sposób można było wykorzystać parametry, które zostały zadeklarowane przez producenta co do odzysku ciepła, no i też procentowej różnicy pomiędzy nawiewem a wywiewem. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, po co nam jest to potrzebne, to ja budynki w wysokich standardach energetycznych przyrównuję do Termosu. I to jest świetne przyrównanie, dlatego że termos jest takim przedmiotem, który. Właśnie, ma za zadanie w możliwie jak najdłuższym czasie zatrzymać energię wewnątrz tego, 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 tego przedmiotu. Czy to energię chłodniczą, w postaci rzeczy, które zostały tam zamknięte, czy też cieplną. I dokładnie tak samo działają budynki w najwyższych standardach energetycznych. Naszym zadaniem jest dostarczenie tej energii do środka, żeby ta energia, która jest dostarczona do budynku, wystarczyła nam po prostu na jak najdłużej. I temu służy w tym przypadku, Właśnie te pięć podstawowych zasad wysokich standardów energetycznych, które pozwalają nam w maksymalny sposób wydłużyć czas wykorzystania energii dostarczonej do takiego budynku, bez względu na to, czy jest to energia chłodnicza, czy to jest energia grzewcza, w zależności od sezonu, w którym eksploatujemy ten budynek. A tradycyjny budynek można przyrównać do właśnie takiego dzbanka z kawą, który ma cienką, szklaną ściankę, i tutaj cały czas ze względu na słabe parametry trzeba dostarczać w aktywny sposób. O dużą ilość ciepła albo chłodu, żeby wewnątrz panowała odpowiednia temperatura. To świetne przyrównanie, które pokazuje różnicę pomiędzy budynkiem energooszczędnym, wysokoenergooszczędnym czy pasywnym, a budynkiem tak zwanym tradycyjnym, którym jakby pozwolono sobie na pewne niedoskonałości, nieodpowiednim jakby projektem, nieodpowiednim zadbaniem o szczegóły, niewykorzystanie odpowiednich komponentów. I też jakby niewykorzystanie wszystkich systemów, które powinny być, na przykład systemu wentylacji, właśnie mechanicznej na wiewno z odzyskiem ciepła. I to, co widzicie tutaj w kwestii porównania tych strat ciepła, ma swoje bezpośrednie przełożenie w kosztach eksploatacji. I te koszty eksploatacji są coraz bardziej, te różnice coraz bardziej widoczne. I widać tutaj w tym przypadku bardzo wyraźnie, że w 2022-2023, potem wraz z kolejnymi zmianami cen energii, te budynki w wysokich standardach energetycznych są bardzo łatwe do tak zwanego czyli zrobienia z tego budynku zero energetycznego, czy dodatnie energetycznego, natomiast budynki energochłonne potrzebują wielokrotnie większych tutaj instalacji produkujących, czy to prąd, czy to z wiatru, czy to z instalacji ogniw fotowoltaicznych, żeby móc to, co jest i ucieka przez nieprawidłowo wykonstruowane przegrody zewnętrzne, móc w jakikolwiek sposób zrekompensować. Różnica pomiędzy kosztami eksploatacyjnymi jest coraz bardziej widoczna. Budynki w wysokich standardach energetycznych za 4-5% drożej w stosunku do tego, co na dzień dzisiejszy jest i obowiązuje jako standard, jeżeli chodzi o właśnie warunki techniczne, możemy osiągnąć w bardzo prosty sposób wysokie standardy energetyczne. Nie są to rozwiązania, które kosztują wielokrotnie drożej, tak jak to powszechnie się przyjęło. Jeżeli chcemy budynki energooszczędne, wysokoenergooszczędne realizować za niewielkie środki, musimy zadbać o odpowiednią lokalizację, żeby ona miała możliwość wykorzystania tej południowej ekspozycji, względnie południowo-wschodniej, południowo-zachodniej. Musimy zdecydować się na odpowiednią technologię. Wszystkie są możliwe, ale część z technologii, tak jak na przykład konstrukcja masywna, silikaty, pozwalają nam zrealizować wysokie standardy energetyczne za dużo mniej, z racji tego, że prościej skonstruowana jest ta przegroda dużo mniej pracy jest do wykorzystania, materiały są dostępne, w jednych kawałkach nie trzeba iluś warstw układać. To też kwestia kubatury i formy. Bardzo ważnym jest, że im bardziej rozrzeźbiony jest budynek, im bardziej ma większą ilość ścian przegród zewnętrznych, tym więcej ma strat, które trzeba gdzieś zrekompensować. Więc kubatura i forma tego budynku jest niezwykle ważna. Zaraz parę słów na ten temat jeszcze powiem tytułem uzupełnienia. No i odpowiednie rozwiązania i komponenty. I prawdą jest, że w tego typu budynkach, w wysokich standardach energetycznych, nie ma konieczności posługiwania się rozwiązaniami, które są z najwyższej półki. To jest element, który wymaga od nas umiejętności oceny sytuacji. Jakim rozwiązaniem warto się posłużyć, żeby to rozwiązanie w danym naszym obiekcie po prostu miało sens. dotyczy to zarówno stolarki okiennej, montażu tej stolarki, ale również doboru takich rozwiązań jak systemy grzewcze, grzewczo-chłodzące, oparte na różnych rozwiązaniach, czy też, jak w tym przypadku, systemów też wentylacyjnych. Jeżeli chodzi o kwestię kubatury i formy, dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że im bardziej rozrzeźbiony budynek, tym więcej strat ciepła mamy. Ten świetny przykład, który pokazuje kostkę sześcienną, taką założoną, 10 na 10 na 10 metrów taki prostopadłościan. I w momencie w którym ten prostopadłościan mamy zaizolujemy 30 cm izolacji termicznej, to jest jakiś punkt wyjściowy A, osiągamy budynek wysokiennergoszczędny. Ale w momencie w którym ja tą samą powierzchnię tutaj wytnę i dodam tutaj, czyli praktycznie powierzchnia użytkowa tego budynku się nie zmieniła ale zmieniła się ilość powierzchnia ścian zewnętrznych i tym samym ta zwiększona powierzchnia ścian zewnętrznych spowodowała o 10% większe straty i 10% większej straty, żeby je zrekompensować muszę dodać 2 cm izolacji termicznej do ściany zewnętrznej, do fundamentów, do dachu, czyli praktycznie do wszystkich przegród zewnętrznych. Idąc dalej, ten sam budynek i ta sama powierzchnia użytkowa, ale ja wciąż ten element dodatkowo przesuwam, tworząc dodatkowo już nie 10% więcej ścian zewnętrznych. Ale o 20% więcej ścian zewnętrznych, i te 20% ścian zewnętrznych, mniej więcej, wymaga rekompensaty w postaci 4 cm izolacji termicznej do wszystkich przegród zewnętrznych. Z jednej strony wydaje się niewiele, ale z drugiej strony, kiedy już dochodzimy do pewnych wartości granicznych, każdy dodatkowy centymetr izolacji termicznej zaczyna kosztować znacznie więcej. Więc na pewno jest to jeden z elementów optymalizacyjnych proste prostopadłościenne formy. Im bardziej rozrzeźbiony budynek, tym oczywiście jak najbardziej możliwe osiąganie wysokich standardów energetycznych, ale wymagający większych nakładów finansowych. I świetny przykład budynku, który miałem przyjemność współprojektować. Budynek w standardzie, najwyższym standardzie energetycznym. Nie, najwyższa forma budynku energooszczędnego. Mamy tutaj budynek, który nie jest prostym prostopadłościenną formą, tylko mamy bardzo dużą ilość przegród zewnętrznych, dodatkowe tutaj nadwieszenia, dodatkowa część, która jest też ogrzewana w postaci takiej parterowej części dobudowanej do tego budynku i łącznie te, ta ilość dodatkowa ścian zewnętrznych spowodowała, że w tym budynku, żeby zrekompensować te straty większej ilości ścian zewnętrznych, każda ściana to konkretna wartość współczynnika U. Każda wartość współczynnika przenikania U to konkretne straty ciepła. Żeby zrekompensować te straty ciepła, trzeba było dodać od 5 do 8 cm izolacji termicznej we wszystkich przegrodach, ściana zewnętrzna, dach, ale także i fundamenty. Dodatkowo jeszcze trzeba było o 20% zwiększyć Powierzchnie, tutaj tą aktywną słoneczną, czy powierzchnię przeszkleń od południa, to jest, to jest południe. Żeby można było rzeczywiście odpowiednio zrekompensować te straty i mieć odpowiednią ilość darmowych zysków słonecznych. No i trzeba było w końcu dwie centrale wentylacyjne, jedna, która obsługuje parter, druga, która obsługuje piętro, żeby również te straty zrekompensować. To są koszty w tym przypadku tego budynku z, zrobienia e, obiektu, który nie jest prostą prostopadłościenną kostką, i tak jak wspomniałem, jest to jak najbardziej możliwe. Ale znów wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych, powodując, że koszt inwestycyjny po prostu rośnie. Jeżeli chodzi o kwestię formy i kubatury, jaka jest optymalna, bardzo często panuje błędne przekonanie, że budynek parterowy będzie budynkiem tańszym niż budynek piętrowy. Budynek parterowy wręcz przeciwnie, on ma. Dużo większą powierzchnię dachu, dużą większą powierzchnię fundamentów, łącznie, że tak powiem, jest też taki parametr ADOV, który pokazuje nam taki parametr jakby optymalizacyjny. I wysokie standardy energetyczne osiąga się przy parametrze najłatwiej, najtaniej, który jest na poziomie 0,7 m2 do metra sześciennego. To jest obliczony stosunek powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych, graniczących ze środowiskiem zewnętrznym albo gruntem, w stosunku do kubatury całego budynku. I im bardziej zwarta bryła, im większy budynek, tym łatwiej osiągać stan wysokie standardy energetyczne i o tym pokazuje i o tym mówi ten właśnie współczynnik, który przy dużych budynkach dąży do zera. Przy budynkach mniejszych, parterowych, czy na palanie L, czy na palanie krzyża, czy atrialnych, to wszystko powoduje, że zwiększa się powierzchnia ścian zewnętrznych do stosunkowo małej kubatury. Przez to wartość tego współczynnika AV rośnie w drugą stronę e, bliżej 1 i przekracza tą wartość 1, dając nam jasno tutaj do zrozumienia, że osiągnięcie wysokich standardów energetycznych będzie wymagało dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Ile? Wszystko zależy od wszystkich pozostałych czynników, które na to wpływają, lokalizacji, stolarki okiennej właśnie zlokalizowanie względem stron świata, efektywności centrali wentylacyjnej, grubości izolacji termicznej i tak dalej. Jeżeli chodzi o kwestie możliwości wykorzystania systemów grzewczo-chłodzących i wentylacyjnych, to rzeczywiście na dzień dzisiejszy warto jest szukać rozwiązań, które są oparte na prądzie przede wszystkim, z tego względu, że mamy dyrektywę budynkową, która w funkcji czasu stawia na rozwiązania, które są oparte w 100% na odnawialnych źródłach energii. Prąd i wytworzenie własnym sumtem prądu daje taką możliwość bycia niezależnym, daje możliwość w 100% wyprodukowania tej energii właśnie na własne potrzeby. I szczególnie w tego typu budynkach, gdzie zapotrzebowanie jest wielokrotnie mniejsze jest i stoi tutaj taka pokusa zrealizowania tego budynku w dowolnym momencie, później, w momencie, w którym już pomieszkacie, 5-10 lat, kiedy magazyny energii będą bardziej efektywne, zrealizowania budynku zeroenergetycznego albo dodatnio energetycznego, więc żeby to było możliwe w pierwszej kolejności potrzebne są ograniczenie strat ciepła do absolutnego minimum. I my możemy posługiwać się materiałami i rozwiązaniami, które są e, m, bardzo innowacyjne. Tu jest taki zbiornik z lodem, ciekawostka, zeroemisyjne rozwiązanie, które zamiast dolnego źródła w postaci odwiertów czy kolektorów ziemnych właśnie traktuje i wykorzystuje zbiornik z lodem, wykorzystując ciepło krzepnięcia. To są takie projekty, które miałem okazję realizować w 2009-2010 roku. Pierwsze, w zasadzie jeden z pierwszych na świecie, które miały i były oparte na tego typu rozwiązaniach. Natomiast budynek w wysokich standardach energetycznych nie wymaga takich innowacji. To są elementy, które jak najbardziej dają potencjał w tych budynkach w wysokich standardach energetycznych, żeby pójść dalej, poszukiwać rozwiązań jeszcze bardziej efektywnych, jeszcze bardziej komfortowych. Ale one już są decyzją po waszej stronie, jako inwestora, czy macie taką chęć, czy macie takie, taką potrzebę, natomiast nie są elementem, który absolutnie jest obligatoryjny, żeby osiągać wysokie standardy energetyczne. O czym musisz pamiętać, realizując budynki energooszczędne, wysoce energooszczędne, czy idąc jeszcze dalej? To jest przede wszystkim właściwy projekt, który powinien rozwiązywać wszystkie miejsca problematyczne, detale. Które powinien nazwać wszystkie materiały, które są istotne z punktu widzenia szczelności powietrznej, grubości izolacji termicznej, rozwiązania właśnie problemów z mostkami termicznymi, albo zaproponowania rozwiązań, które te mostki doprowadzają do absolutnego, bezpiecznego pod kątem fizyki minimum. To też odpowiednie wykonawstwo i nadzór. O tym też za chwilę więcej powiem, dlatego że coraz więcej jest i mam przyjemność od wielu lat wypuszczać na rynek producentów, wykonawców, nadzór, ale także i architektów, którzy są wyszkoleni, jak tego typu budynki energooszczędne, Wysoce czy jeszcze w wyższych standardach umiejętnie realizować, nadzorować, a też wykonywać. Też odpowiednia kontrola prac i korekta na jej podstawie to, co powinno być dla Was jakby obowiązkowe, dla osiągnięcia wysokich standardów energetycznych, dla sukcesu to jest właśnie kwestia posługiwania się narzędziem takim jak test szczelności, który jest nam w stanie wskazać, za niewielkie koszty inwestycyjne miejsca, które są problematyczne i te miejsca względnie naprawić w ostatnim jeszcze możliwym momencie za niewielkie koszty inwestycyjne. Także to jest potężne narzędzie, które pozwala jakby jeszcze z każdego budynku na cały okres eksploatacji tego budynku w niektórych przypadkach nawet o 50% zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania czy do chłodzenia. Myślę, że naprawdę narzędzie, które jest warte uwagi. Odpowiednie uruchomienie i monitoring tego budynku. Ważne jest to, że do prawidłowego... Funkcjonowania waszego budynku i co należy wziąć pod uwagę w momencie budowania budynku energooszczędnego czy wysoce energooszczędnego, jest kwestia tego, jakie systemy zamierzam zrealizować i ile będzie mnie kosztowało również eksploatacja tych systemów. Nie zapomnieć również o kwestiach związanych z wyregulowaniem. Prawidłowo wyregulowany układ systemu grzewczego, chłodzenia czy wentylacji daje możliwość rzeczywiście osiągania tych wartości, które zadeklarował producent i wykorzystania w pełni e, tych parametrów, które idą za budynkiem energooszczędnym czy wysokoenergooszczędnym. Jeżeli chodzi o kwestie tego typu rozwiązań, one są świetnym uzupełnieniem prawidłowo zrealizowanego budynku, czyli wysokie standardy energetyczne to jest absolutna podstawa, jeżeli ja zmniejszę moje zapotrzebowanie do absolutnego minimum, znacznie mniejsze powierzchnie będę potrzebował tego typu rozwiązań, które są potrzebne, które dają właśnie ten potencjał bycia niezależnym energetycznie, budowania pewnego rodzaju niezależności. I ja jestem, że tak powiem, w pełni zgadzam się, że tego typu rozwiązania finalnie będą potrzebne w każdym budynku, ale na dzień dzisiejszy, z mojego punktu widzenia, tą efektywność energetyczną nie powinniśmy budować poprzez przewymiarowanie systemów właśnie tutaj ogni fotowoltaicznych czy mikroturbin wiatrowych tylko zadbać w pierwszej kolejności, żeby mój budynek był w najwyższych standardach energetycznych, żeby jego straty były możliwie jak najmniejsze. A dopiero uzupełnienie tych rozwiązań właśnie o tego typu systemy, komponenty, które spowodują, że mój budynek będzie zero energetyczny dodatnio energetyczny, wszystko już zależy od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, niezależny energetycznie, czy też odcięty od zewnętrznych źródeł, bo coraz więcej tego typu projektów również mam przyjemność realizować. I tak jak wspomniałem, jeżeli będziecie szukać wykonawców, bo coraz więcej pytań się pojawia, ale w takim razie, gdzie szukać wykonawców, projektantów, nadzór budowlany, producentów, którzy mają wiedzę na temat budynków w najwyższych standardach Energetycznych. I na te potrzeby od wielu lat, tak jak wspomniałem, mam przyjemność tutaj tworzyć bazę mistrzów budownictwa pasywnego, projektantów budownictwa pasywnego, to, które pozwoli Wam zrealizować budynki energooszczędne, wysoce energooszczędne. To na stronie Akademii Zdrowego Budownictwa w zakładce Znajdź Mistrza znajdziecie bardzo prostą mapkę, wyszukiwarkę, która pozwoli Wam znaleźć, porozmawiać, skompletować zespół, który stworzy, zrealizuje wasz budynek w tych wysokich standardach energetycznych. Ta wyszukiwarka jest bardzo prosta, można się posługiwać telefonem, można tutaj na, na komputerze bezpośrednio wyszukać mistrzów, którzy cały czas przybywają, dlatego że cały czas ten proces kształcenia trwa. Mam przyjemność, że tak powiem, tutaj kształcić właśnie inżynierów, producentów, wykonawców, architektów, którzy są potrzebni do tego, żeby tego typu budynki skutecznie dla was projektować, realizować i potem także uruchamiać i serwisować, bo to też jest element, który jest integralną częścią oczywiście prawidłowego podejścia do funkcjonowania naszych budynków. I to, o czym jest jeszcze bardzo istotne do zapamiętania, to te zmiany, które nadchodzą. W tym kontekście budynki energooszczędne, wysoce energooszczędne powinny być absolutną podstawą, jeżeli chodzi o sposób postępowania. Dlatego, że zmienia się nasze spostrzeganie, ta dyrektywa budynkowa wprowadza pewne zmiany, które sukcesywnie zwiększają ilość instalacji ogniw fotowoltaicznych, powodują, że budynki muszą być bezemisyjne, czyli oparte w 100% na odnawialnych źródłach energii i tego typu rozwiązania na dzień dzisiejszy trzeba zapamiętać, że w momencie, kiedy ja realizuję budynek od zera, wtedy najłatwiej, najtaniej, najprościej jest zadbać o to, żeby ten budynek był już odporny na te wszystkie zmiany, które tutaj nadchodzą. Na podstawie tego, co już wiemy, te budynki, które spełniają wysokie standardy energetyczne, będą rosły na wartości, albo tej wartości przynajmniej nie stracą. Wszystkie pozostałe, których, których trzeba będzie przeprowadzać procesy modernizacyjne, będą ulegały tutaj amortyzacji, to znaczy aktualizacji może ceny, może amortyzacji nie, ale aktualizacji ceny właśnie o to niezbędne dostosowanie tych obiektów do wyższych standardów energetycznych. To są, ja tego nie będę analizował, przeanalizujcie sobie, bo tutaj zajęłoby to pewnie z pół godziny, natomiast kwestia bardzo istotną jest to, że to co dzieje się w najbliższych 5-6 latach to jest ten największy zakres, który nas czeka, z tego względu jakby na dzień dzisiejszy podejmując decyzję o budowie waszego domu, Wasz budynek bezwzględnie powinien uwzględniać tego typu rozwiązania. A te pięć wspomnianych przeze mnie dzisiaj podstawowych zasad budynków energooszczędnych, wysoce pozwala, że tak powiem, osiągać te wysokie standardy energetyczne. Te klasy energetyczne, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie weszły, ale w momencie, w którym one się pojawią, one również zaczną zmieniać sposób wyceny tych nieruchomości. Również tych nieruchomości, które realizowane są jako nowe. Z tego względu również ten aspekt jest niezwykle istotny do wzięcia pod uwagę, jeżeli chcecie, żeby wasze domy nie tracili na wartości, jeżeli chcecie, żeby były odporne na konieczność wprowadzania zmian, żeby ich nie było trzeba, to wysokie standardy energetyczne jak najbardziej to pomagają, tak jak wspomniałem, one najłatwiej, najtaniej są do zaimplementowania w momencie, kiedy ten budynek realizujecie od zera, Później wszelkie zmiany w obszarze stolarki okiennej, dodatkowej izolacji, wentylacji mechanicznej czy systemów ogrzewania chłodzenia wymagają bardzo dalece idących zmian, które kosztują już wielokrotnie więcej i nie zawsze rzeczywiście mają swoje ekonomiczne uzasadnienie. I to o czym wspominałem, że wraz ze zmieniającymi się standardami zmieni się też sposób postrzegania naszych nieruchomości. To należy mieć na dzień dzisiejszy również pod uwagę, decydując się na konkretny standard energetyczny. Tak jak pokazałem dzisiaj na tych prostych rozwiązaniach, my jesteśmy w stanie bardzo prostymi metodami osiągać wysokie standardy energetyczne i to moim zdaniem powinno być ABC, jeżeli chodzi o umiejętność i tą celowość, i ten cel, jaki zamierzamy jakby zrealizować w naszych. Naszych budynkach, dlatego że tutaj mamy już na dzień dzisiejszy zmiany, które są daleko idące na rynku europejskim, które w którymś momencie również przyjdą dla, do nas. To znaczy, sukcesywnie wycofywane są z eksploatacji budynki, które nie spełniają konkretnych klas energetycznych. De, ta deklaracja o klasie energetycznej jest informacją, która towarzyszy nam przy wynajmie, przy sprzedaży nieruchomości, przy, przy tutaj możliwości jakby zarobkowania czy prowadzenia działalności w, te, w tym budynku. I to jest rzecz, która powoduje, że zapewnienie sobie na dzień dzisiejszy wysokich standardów energetycznych jest pewnym elementem zapewnienia sobie buforu. Ci, którzy 30 lat temu zrealizowali budynki w najwyższych standardach energetycznych, przez 30 lat funkcjonowali w budynkach o najwyższym komforcie, nie mają konieczności prowadzenia modernizacji. Co więcej, są odporni na wszystkie zmiany, które na dzień dzisiejszy nas czekają w funkcji czasu w ramach tej dyrektywy budynkowej. Ja nie mówię na dzień dzisiejszy jeszcze o innych aspektach bardzo ważnych, czyli aspekcie zdrowotnym, aspekcie... Komfortu funkcjonowania w takich budynkach, które są jakby poza miarą, poza sposobem, wy, jakby wyceny, które na dzień dzisiejszy jeszcze nie funkcjonują, jeszcze o nie inwestorzy nie pytają, ale to jest naprawdę kwestia czasu, kiedy również te dodatkowe aspekty zaczną mieć wpływ na wycenę naszych nieruchomości, naszych domów. Które w, my musimy jeszcze przez 20-30 lat kredytować, a które już będą wymagały kolejnych prac modernizacyjnych. I to trzeba jasno też powiedzieć, że prace modernizacyjne w takich domach, i koszt przeprowadzania modernizacji gruntowej bardzo często jest kosztem zrealizowania nowego budynku. W Belgii na dzień dzisiejszy każdy dom, każde mieszkanie ma obowiązek remontu do i dostosowania do wysokich standardów w przeciągu 5 lat. Jest też obowiązek w kolejnych latach dostosowania poszczególnych nieruchomości do wysokich klas energetycznych. Jeżeli zamierzacie na dzień dzisiejszy zmieścić się i zrealizować budynek raz i więcej do tego tematu nie wracać to wysokie standardy energetyczne są i otwierają dokładnie taką możliwość. Sektor finansowy w Niemczech już uwzględnia w wycenie nieruchomości również konieczną lub brak koniecznej modernizacji tego typu budynków. I to jest też rzecz, która jakby na dzień dzisiejszy powoduje, że my powinniśmy, decydując się na realizację naszego domu, uwzględnić również tą całą cezurę czasową związaną ze zmianami, jakie są. Tutaj prognozowane, jakie są rozpisane na następne lata. I to jest na dzień dzisiejszy, jak najbardziej wszystko. To oczywiście ja mogę powiedzieć, że jest wstępem do znów dalszych informacji, dalszego pogłębiania wiedzy, także ja Was serdecznie zapraszam też na stronę Akademii Zdrowego Budownictwa do zwiększania, powiększania wiedzy na ten temat, dlatego że interdyscyplinarna wiedza pozwala w umiejętny sposób decydować o rozwiązaniach, które znajdą się w Waszych budynkach, w Waszych domach i umiejętnie podejmować decyzje. Żeby w maksymalny sposób wykorzystać środki, jakimi dysponujecie, na realizację waszego domu. To było wszystko na dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zapraszam, a przez kod QR dostaniecie się na stronę Akademii Zdrowego Budownictwa. Pozdrawiam i do następnego razu.